Dalsza diagnostyka, następny etap na dzień dzisiejszy, według najnowszych standardów, to jest wykonanie rezonansu magnetycznego prostaty, jeżeli urolog ma jakiekolwiek podejrzenie. Po wykonaniu rezonansu magnetycznego prostaty zostaje ostatecznie ustalone, czy są podejrzane ogniska w prostacie wymagające biopsji. Na dzień dzisiejszy stosujemy najnowocześniejsze metody biopsji, tak zwanej biopsji fuzyjnej, która nakładając obraz z badania rezonansu magnetycznego na obraz online WSG pozwala bardzo precyzyjnie trafić w to miejsce, które jest podejrzane, które według badania rezonansu magnetycznego i badania fizykalnego wykonanego przez urologa ustalono jako miejsce podejrzane.